Czołem wszystkim. Dzisiaj mega, mega nietypowo. Dlaczego nietypowo? Nie z okazji tego oto cygana za 3000 zł, 2,5D, tylko z okazji takiej, że no nie miałem miejsca na te moje, że tak powiem, zabytki i postanowiłem wybudować całkiem sporych rozmiarów pomieszczenie gospodarcze. Jest zrobione z blachy, ma tutaj wszystkie profile w ocynku. Od góry mamy piękną kratownicę, wszystko trzyma się kupy. Jeszcze mam do postawienia takie tutaj dwa słupy wzmacniające. Na dach dałem filc antykondensacyjny, żeby mi nie skraplała się tutaj woda do środka. No bo wiadomo, będą stały wszystkie tutaj moje samochodziki. No i słuchajcie, tak pokrótce chciałem wam powiedzieć, co ja tu zamierzam robić. Dla tych, co obserwują kanał, na pewno może być ciekawa historia niebawem. Najpierw zamierzam w całości ocieplić od środka garaż lub pomieszczenie gospodarcze. Następnie na każdą ze ścian daję płytę OSB grubości tam 1 cm czy 1,2, nie wiem dokładnie ile. I o co mi chodzi? Chciałem uzupełnić w ten sposób styropian. Tyle, ile ma ten oto profil. Profil ma 4 cm, także kleję styropiany 4-centymetrowe na pianoklej, żeby to wszystko ładnie i szybko działało i zarazem się dobrze trzymało. Słuchajcie, wszystkie jakieś tam nieszczelności pianuję, ale tu nie chodzi o to, żeby było szczelne, bo to jest garaż blaszany. On tak czy siak będzie się nagrzewał w zimę, przepraszam, nagrzewał w lato, a w zimę będzie w środku całkiem chłodno. A że zamierzam tu coś działać i latem i zimą, postanowiłem właśnie go ocieplić od zewnątrz. Nawet to 4 cm, ale powinno zrobić robotę. Bo na przykład jak dotykam ręką, dzisiaj mamy, nie wiem, 6 stopni, 7. Dotykam ręką stal, no jest lodowata. Dotykamy styropianek, już jest ok. I tak samo płyta USB, jest ok. W lato na pewno pomoże lub na pewno nie zaszkodzi. Zobaczcie tego wariata, co on robi. A w zimę będzie przyjemniej, bo też jakąś tam kozę może postawię, żeby tu się bawić. Kolejna sprawa, już mam zamówiony podnośnik. Podnośnik przyjechał, będzie to dwukolumnowy. Również nagram jakiś krótki film może ze składania i później zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co mam tu jeszcze w tym oto pomieszczeniu gospodarczym? Dwie bramy do góry podnoszone w ten oto sposób, a tu po środku mam wyżej, wyższą bramę otwieraną na boki. No i drzwi, nie? Żeby jednak było fajnie, była możliwość otwierania sobie. No i widzicie, kolor to jest bram drewnopodobny, a tu mamy taki antracyt. Mega jestem zadowolony z firmy, która to robiła. Nie będę lokował produktu, bo nie o to mi chodzi, ale zobaczcie, fajne wykończenia blacharskie. Próbki blacharskie naprawdę na wysokim poziomie. Zamontowana rynna, tam mamy spadek, akurat na laurowiśnie posadziłem sobie. No i dzisiaj jeszcze wykleiłem taką, jak to się mówi, folię z klejem butylową na zewnątrz, dekarską, bo no, po jakimś tam większym deszczu widziałem, że woda dostaje się do środka, a i tak czy siak to trzeba było zrobić. Tu jeszcze nie wiem dokładnie, jak zrobić przy bramach wjazdowych, dlatego nie wyklejałem w tym miejscu, ale jeszcze najpierw przykotwię te oto profile, dopiero wtedy wykleję tą taśmę. Bo na ten moment nie, na ten moment wolę nie ryzykować, bo to się wszystko będzie ruszało. Oczywiście garaż firma już mi przykotwiła, także jest połapany tam w kilku miejscach. Jest mega, mega solidna konstrukcja. I tak to wygląda. Kawał garażu, a raczej pomieszczenia gospodarczego, bo powiem wam szczerze, wpiszcie sobie budynek gospodarczy. Do iluś tam metrów, do 150 metrów można bez pozwolenia robić. Oczywiście tu tylu nie ma, jest o wiele mniej, ale fajna sprawa, nawet nie trzeba zgłaszać. Poczytajcie o budynku gospodarczym dla osób prywatnych. Nawet nie to, że dla... Nie musisz być rolnikiem, wystarczy, że masz jakiś mały, nie wiem, mały ogródek, minimalny dosłownie tam metr kwadratowy i już jesteś zaliczany do tego. Także w ten oto sposób powstał mi taki oto garaż, a raczej pomieszczenie gospodarcze. Tak z grubsza wam pokażę z zewnątrz, jak to wygląda. No powiem wam, że mega, mega jestem zadowolony, jak to wyszło. Naprawdę spoko. Jak widzicie, wykleioną mam tą taśmę. Płytę zrobiliśmy troszeczkę szerszą. No i bardzo dobrze, powiem wam. Ja sobie później to jeszcze może dysperbitem wymaluję, żeby tam się nie dostawała woda. No jest ok, naprawdę jest ok. Tu obsadzimy jakieś, nie wiem, laurowiśnie, coś tam. No coś chcę tu obsadzić fajnego.
bo to jest strona południowa i tu się będzie grzało najmocniej, także no, najwyższa pora dzisiaj też może, żeby coś tutaj podsadzić, bo mam jeszcze krzaków sporo. No i tyle, tu wykleiłem tego wszystkiego, powiem wam, nie wiem, łącznie może w 5 godzin, plus samemu, oczywiście tu się szarpałem trochę z tymi płytami, bo to nie jest prosto tak to dociągnąć, plus przytrzymać, wskręcić. No trochę zabawy jest, bo mam tutaj 2,50 w wysokości, a płyty jak wiecie mają, przepraszam, mam tu 2,48 chyba do tego profila, a płyty mają 2,50, no to niestety, ale tam tak jak widzicie mały odrzut jest, nie? I to trzeba każdą płytę docinać, no trochę jest zabawy z tym, ale no cóż, tak zrobili, powiedzieli, że jak tam na 2,50 to wtedy by była dodatkowa dopłata, by im tak wychodziło z profila, nie wiem, nie wnikałem, jest ok. Tu mamy takie kratownice, fajnie to wygląda, powiem wam, wszystko w ocynku, jest mega, mega równo. Jestem bardzo zadowolony z tego tutaj wszystkiego. Zabawy będzie troszeczkę więcej później z tą stroną z ociepleniem, bo tych docinek jest dużo, zobaczcie, przypuśćmy nawet tutaj, czy na drzwiach, ale drzwi zostawię sobie po prostu już na jakąś tam wolną chwilę, bo tu nie mam żadnego ciśnienia, jeśli chodzi o drzwi. Najważniejsze to ocieplić ściany i dać płytę OSB. A dlaczego? Dlatego, że wpada elektryk, mamy tu wystawiony peszel, lub arotę tak zwaną, i przeciągamy prąd. Powiedział, że to będzie najlepsza sprawa, jak ocieplę sobie, dam płytę USB, wtedy on puści w korytkach przewody tak jak ja chcę, damy tu bardzo dużą ilość lamp, ma być jasno, ma być zajebiście, ma być super, ma być mega, nie? No i ten, i tak to wygląda. Także słuchajcie, ja działam z tematem, widzimy się naprawdę niebawem, bo tu będzie progres niesamowity. W samochodach może nie, tam doszedł jedna 500 SL, ale to nawet nie nagrywałem filmu. A no i ten doszedł dziad, nie? A poza tym na zlot zaraz jedziemy, no nie tak zaraz, do Stalowej Woli, do Podmiejskiej Dom Kultury, tam były te pierwszy, nie, no chyba nawet nie pierwszy, jako pierwszy odcinek Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. My nie bierzemy udziału, bo ja nie mam czasu, że tak powiem, bo to 3 dni trwa lub 4. Może za 2-3 lata jak tu się ogarnę z tym wszystkim, bo jest mega, mega, mega bałagan. Najpierw priorytety, potem rozrywka, z tego założenia wychodzę. Także ja działam, dziękuję bardzo za lajki, pozytywne komentarze. Zapraszam do subskrybowania kanału, będzie więcej, będzie podobnych filmików sporo. No i cóż, widzimy się niebawem, siema.